paliwa w pełni. Słoneczną niedzielę rolnicy wykorzystali na pracę zimne. Witamy Was. Dobry wieczór. W wielu rejonach Polski pogoda sprzyjała dziś pracy w polu. W całym kraju żniwa. Kosi się ostatnie hektary jęczmienia ozimnego, a zbiór rzepaku osiągnął półmetek. Skupiono już 300 tysięcy ton ziarna rzepakowego, co stanowi 1/4 planowanych zbiorów. Ogółem skoszono 600 tysięcy hektarów zbóż. Rolnicy nie czekają na kombajny. Natychmiast robią też podorywki. Po okresie deszczów i chłodów pogoda wreszcie sprzyja. Na pola gospodarstw uspołecznionych i rolników indywidualnych wyjechały kombajny i snopowiązałki do zebrania zboża i rzepak z 93 tysięcy hektarów. Ten sprzęt, którym na dzień dzisiejszy dysponujemy, czyli 155 kombajnami oraz około 240 wiązałkami, zapewni te potrzeby, które rolnicy do nas zgłosili. Nad sprawnością pracujących maszyn cały czas czuwają brygady pogotowia technicznego. 1,350 ze zgłości. 1,350. Panie Kozielek, pojedzie pan do telefonu. Jest tam kombaj, nie ma pan awarii. Prawdopodobnie pan zimowy spadł. Rozumiem, cały dowód z wyburzony czas pracy dla sklepu Glowy. Sklepy są otwarte od 8 do 14 i od 17 do 20. W każdej gminie zorganizowano także wiejskie przedszkole. Pobliźnie przebiegają rzepakowe żniwa w województwie gdańskim. Wynika to w dużej mierze z podjętych usprawnień organizacyjnych. Na przykład Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Puszczy Gdańskim nawiązał współpracę z innymi zakładami produkcyjnymi gminy. W tej chwili rzepak, który jest czyszczony i wysyłany do cukrowni w Puszczy Gdańskim, ponieważ cukrownia będzie rzadkość. Co, dobrze kosi? Co? Dobrze kosi? No, zboże, wieś, i ten z tego, jak mu się tam nazywał, wydarka, nie wydarka. No tutaj jęczmień leży, to też długo kosił, rozumiem. Że tam na polu to kosił dobrze, a tutaj to też mu schodziło. Tego się nie przeskoczy, nie? Tak, a jak leży, to wieś, trzeba delikatnie i umiejętnie, bo wieś. Ile tam kosił? O 12:21 wjechał.
No to godzina 10, nie? Nie, godzinę, przepraszam, półtorej godziny. No tak, ja. No i kawałka to po 40 minut przeważnie kosiły. Dzisiaj sukrze. Może słychać w zębach, a wczoraj nie słychać. O, chrupie. Nie raz to sukrze. Od rana dziś na Dolnym Śląsku świeci piękne słońce, to też rolnicy kontynuują żniwa. Ziarno jest dorodne. Pracują prawie wszystkie kombajny. Prawie, gdyż w dwóch zepsuły się dziś skrzynie biegów. A nowych części zamiennych odległy punkt agromy w Świerklańcu nie wydaje na zapas, lecz tylko po zwrocie zużytych. Przestoje maszyn na polu sięgają więc kilkunastu godzin. Dzień dobry, panowie. Co tu się stało? Popsuł się, no. Pas się potargał. Jak on wygląda, można zobaczyć? Jak idzie to muczenie, tam ta zbiórka? Pomału, dzisiaj pomału, dobrze, dzisiaj już pogoda się zrobiła, dobrze. Jak się bujała, padła w końcu. Nie wiem, pomysł wyleciał, jak się odczepiła. Ja wtedy po ruskiej kurwa na płuca, a ona mnie biegiem wyprzedza. Wymieniała mnie. To jest zwariowała, kurna. Ja się odwracam, znaczy kosiarka źle stoi, kurna. A ona przydała cię sobie kosiarkę zapachać. A bo ja... Kupiliśmy 5 kłębków, żeśmy wyrobili. Później sprzedałem takim Adamowi Sawickim. To ojca był, ojca bił pieniądze, ale ojciec mówi trochę mało. Mówię, tato, sprzedawać, mówię, jest kupiec, mówię, tyle stoi. Później wcale bym nie sprzedał. Wróci się. Nie, no jak później... trzeba jakoś wyjąć samemu. Nie. Minie, jak minie, trafi znowu w zęba. Pełno było. Może dokupił od kogo rabki.
A może tam miał siana sporo, tak? Druga był, to musiał sporo siana. Ta szorm ci nie czakołka podłożyć? A, takie jest cudownie, że sposobem to rozumiesz, Żyd spodnie nasrał. Ja tam chodziłem do tak, tam połowę magazyny, sporządnie tak, siatki, to wszystko południowe, a druga połowa to jest taki bałagan. Dlaczego ten bałagan nam jest, co? My wszyscy narzekamy na brak materiałów, ale jakbyśmy tak zrobili w Polsce inwentaryzację, ile materiałów się niszczy na skutek bałaganu, to co najmniej byśmy mieli rezerwę jakąś 1/3. No, może przesadziłem, ale w każdym razie gdzieś mniej więcej tyle. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Dziennika. Do zobaczenia Państwu.